Witam ze strony Sławomir Gruchowina. Kolejne rozważania na temat aminokwasów, czyli naszych protein. Omówiliśmy już sobie kilka zagadnień. Jeszcze, szanowni państwo, chcę pokazać kolejny. Już. Gdzie tutaj to mamy? Czym jest glutation? Otóż, szanowni państwo, glutation jest bardzo ciekawym składnikiem odżywczym dla naszego organizmu i myślę, że też warto na tym się pochwalić. Jest niemalże numerem jeden w publikacjach naukowych. Tutaj akurat wyprzedza go L-arginina, gdzie L-arginina ma ponad 100 tysięcy publikacji, a glutation na dzień dzisiejszy ponad 80 tysięcy prac. Czy te badania w ogóle mają jakiekolwiek znaczenie i ktoś się po prostu myli, czy uważa temat na tyle wdzięczny, żeby o nim pisać? Proszę zwrócić uwagę, w 2008 roku została przyznana Nagroda Nobla za badanie nad glutationem. I czym on jest i dlaczego uważa się go za klucz do zdrowia? Dlaczego cholesterol, witaminy zostały zdystansowane przez homocysteinę i glutation? Otóż najnowsze badania udowadniają, że glutation pełni jedną z najważniejszych ról w organizmie. Jakie konsekwencje ma niski poziom glutationu w organizmie? Czym skutkuje jego niedobór? Ponad 80 tysięcy prac naukowych nie pozostawia żadnych wątpliwości o jego funkcji utrzymania zdrowia. Glutation to jest tak zwany tripeptyd, czyli białko zbudowane z trzech aminokwasów. Kwasu glutaminowego, L-licyny i L-cysteiny. Zwróćmy uwagę, trzy aminokwasy, z których organizm sobie składa właśnie glutation. On występuje we wszystkich organizmach żywych, komórkach roślin, zwierząt i ludzi. Każda komórka organizmu jest odpowiedzialna za jego produkcję i musi otrzymać konieczne do tego odpowiednie składniki, czyli tak zwane prekursory. Glutation pełni trzy bardzo istotne funkcje w organizmie. Jest naturalnym przeciwutleniaczem, który neutralizuje działanie wolnych rodników i reaktywne formy tlenu, a poprzez to zapobiega chorobom nowotworowym, a także starzeniu się komórek. Wolne rodniki odpowiadają za ponad 50 jednostek chorobowych. Jego braki powodują chroniczne np. zmęczenie. Stymuluje prawidłowe działanie układu immunologicznego poprzez zwiększenie produkcji krwinek białych, a przez to wspomaga odporność i chroni przed chorobami. Szanowni Państwo, no popatrzcie, wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie, które nas atakują, mamy na to sposób. My możemy wytworzyć przeciwciała, czyli odporność organizmu podnosimy. Również glutation ma działanie detoksykacyjne, czyli rozkłada toksyny, oczyszcza organizm z metali ciężkich, odpowiada za prawidłową pracę wątroby. Kolejny, moim zdaniem, ważny, kluczowy powód, dla którego warto po to sięgnąć. Proszę zwrócić uwagę, rozkłada toksyny i oczyszcza organizm metali ciężkich. Czy dalej masz wątpliwości odnośnie glutationu, czy go warto stosować? Jest niepodważalnym czynnikiem warunkującym zdrowie. Aby w pełni zrozumieć, jak istotną rolę odgrywa, wyobraźmy sobie, co by było, gdyby, właśnie, gdyby w organizmie glutationu nie było. Bez glutationu komórki podlegałyby nieustającemu utlenianiu i niszczeniu. Organizm nie byłby w stanie bronić się przed zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi. Następowałby zwiększony rozwój komórek nowotworowych, a wątroba uległaby uszkodzeniu pod wpływem gromadzących się w niej toksyn. Czy bardziej obrazowo można tobie to wytłumaczyć? Na czym polega wyjątkowe działanie glutationu? Otóż to jest silny antyoksydant, doskonała broń przeciwko wolnym rodnikom i reaktywnym formom tlenu. I teraz co to oznacza dla ciebie? Zwróć uwagę, chroni organizm przed rozwojem chorób cywilizacyjnych, nowotworów, chorób serca, cukrzycy, starzenia się komórek. Nie tylko sam jest silnym przeciwutleniaczem, ale również warunkuje działanie innych antyutleniaczy, na przykład witaminy C, witaminy E, selenu. Zwróć uwagę, bez glutationu inne przeciwutleniacze nie działają. Glutation stymuluje działanie układu immunologicznego. Jest podstawowym czynnikiem decydującym aktywności limfocytów, czyli krwinek białych w organizmie. Szanowni Państwo, to jest kluczowe dla naszego zdrowia. Wpływa on na zwiększenie produkcji krwinek białych, a także warunkuje ich skuteczne działanie. Układ immunologiczny funkcjonuje sprawnie tylko w organizmie, w którym poziom glutationu jest wysoki. Układ immunologiczny. Szymon ci się kojarzy.
Organizm może skutecznie wykrywać i niszczyć bakterie, wirusy, obce antygeny oraz komórki nowotworowe oraz zapobiegać ich namnażaniu się. Glutation to odżywka dla układu immunologicznego. Skuteczna walka z chorobami, proces samoleczenia pobudza. Glutation ma działanie detoksykacyjne, co jest szczególnie istotne dla człowieka narażonego na zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Spożywanie żywności produkowanej lub konserwowanej z użyciem środków chemicznych czy kontakt z różnymi toksynami. Glutation rozpuszcza toksyny, które następnie mogą być wydalane z organizmu. Tutaj kluczowe jest też to, żeby układ limfatyczny właściwie działał. Oczyszcza organizm metali ciężkich, herbicydów, pestycydów, toksycznych składników tytoniu i innych substancji szkodliwych, będących czynnikami chorób cywilizacyjnych. Najistotniejszą funkcję w oczyszczaniu organizmu z toksyn pełni wątroba, a właśnie glutation odpowiada za jej prawidłową pracę. Niskie stężenie glutationu w organizmie upośledza pracę wątroby, w efekcie prowadzi do kumulowania się toksyn i zatruwania organizmu, doprowadzając do chorób cywilizacyjnych. Dlatego to właśnie glutation przyciąga w ostatnich latach uwagę najwybitniejsze umysły w dziedzinie medycyny. Oni właśnie wyselekcjonowali tę funkcję glutationu, przeciwutleniającą, stymulującą układ immunologiczny, czyli na zasadzie immunomodulacji i detoksykacji organizmu. To wszystko jest ściśle ze sobą powiązane. Niedobory glutationu prowadzą do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu. Stwierdzono, że glutation jest naturalnym, silnym antyutleniaczem, a cysteina może zwiększyć jego produkcję w organizmie. Naobiecujące efekty działania cysteiny jako prekursora glutationu zwrócono już uwagę w czasie badań, i to zwrócił właśnie Montagnier, a także podczas wykładu inauguracyjnego podczas międzynarodowej konferencji AIDS w Yokohamie w Japonii. Co jest najciekawsze, to są konferencje naukowe. Odkrycia Montagniera korespondują z wynikami badań innych światowej klasy naukowców. Zwróć uwagę, to wszystko jest zebrane z różnego rodzaju czasopism medycznych, naukowych, Nagroda Nobla przyznana. Dlaczego każdy z nas powinien zadbać o właściwy poziom glutationu? Jak zwiększyć poziom glutationu w organizmie? No wydaje mi się, że tutaj to są takie pytania bardziej retoryczne, bo czy stosować, to wydaje mi się, że to już jest jasne. Pytanie tylko i wyłącznie, jaki wybrać produkt dla naszego organizmu najlepszy. Glutation to związek chemiczny, który musi zostać wyprodukowany w organizmie. W postaci czystej nie jest przyswajalny. Nie można go tak po prostu zjeść i już. Do tego jego ilość maleje wraz z wiekiem. Potrzebujemy dostarczać organizmowi kilku składników, z których nasz organizm sam go sobie wyprodukuje w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania. Do jego produkcji potrzebne są trzy aminokwasy. L-cysteina, L-glicyna, kwas glutaminowy. I to właśnie te składniki należy dostarczać organizmowi w diecie, aby zwiększyć poziom glutationu. Jednym z najlepszych źródeł, w mojej ocenie też, jest akurat białko serwatkowe. Jak nasi przodkowie, dziadkowie stosowali serwatkę, my, szanowni państwo, w ogóle jej nie doceniamy. Proszę zwrócić uwagę, tutaj to jest cała literatura na ten temat. A gdzie znajdziemy aminokwasy odpowiedzialne za produkcję właśnie glutationu? Co jest najciekawsze, ona jest określana praktycznie jako superżywność. Serwatka według badań ma właściwości prozdrowotne, przeciwstarzeniowe. Białka, czyli aminokwasy, są ważnym budulcem mięśni i kości, odpowiadają za gojenie się ran i powikłania z tym powiązanych. Serwatka ma bardzo wysoko przyswajalne białko, ma bardzo dobry zestaw aminokwasów. Osobiście zapraszam do skorzystania z pomysłu firmy Naturday, która właśnie w swoim portfolio posiada produkty wysokoproteinowe na bazie serwatki. Ten produkt, szanowni państwo, nie tylko ma aminokwasy odpowiedzialne za produkcję glutationu, ale również tlenku azotu, karnozyny, dopaminy. To jest zestaw protein. Masz pytania, umów się, skonsultuj. Zapytaj osobę, która ciebie zaprosiła na ten wykład. Warto, szanowni państwo, zapoznać się z ofertą Active Protein. W razie pytań również jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.